Dzisiaj chciałem pokazać Wam kilka ujęć z naszej wycieczki z Łopusznej przez Turbaczki, Czorę, Polan, Zielenica, powrotem do Łopusznej. Jak widać, zrezygnowaliśmy z podchodzenia niebieskim szlakiem, którym zazwyczaj w lecie idzie się na Turbacz. Zrobiliśmy sobie dosyć mocny skrót, za to krótszy, ale stromym podejściem. Mogliśmy tam podejść, dlatego że mieliśmy tury z fokami. Gdybyśmy mieli biegówki albo narty backcountry tylko z łuską, musielibyśmy iść drogą, która normalnie prowadzi w lecie do osiedla Zarębek Wyżny. Jest dużo mniej pochyła, łagodnie się wznosi, można na takich nartach spokojnie tam podejść. Jak widzicie, w nocy nasypało dosyć sporo świeżego puchu i pogoda nie była specjalnie udana. Pochmurno, padający śnieg, dosyć mocny wiatr, jak się okazało. Drogą mijamy Bukowinę Waksmuncką. Po niedługim czasie wychodzimy na Polany Wisielakówka i tutaj pogoda zaczyna się tak jakby poprawiać. Widok robi się nieco rozleglejszy, śnieg przestaje właściwie padać i robi się optymistycznie. Wisielakówki do schroniska na Turbaczu jest rzut beretem. No może trzy rzuty. Więc dochodzimy w miarę szybko. Przed schroniskiem okazuje się, że jest kilka osób. Jak na ostatnie czasy to naprawdę rzadkość, bo zawsze bywały tłumy. Widocznie pogoda ludzi zniechęciła i niewielu się jeszcze o tej porze zdołało wybrać. Pogoda zaczyna się polepszać. Słoneczko się pokazuje, chmury poszły w górę, a na drzewach niesamowite czapy białego śniegu. Białego puchu. Przepiękne wrażenie, przepiękne widoki. Zatrzymujemy się na dłuższą chwilę, żeby sobie zrobić zdjęcia, porozglądać się. No i idziemy coś przekąsić do schroniska. Ze względu na ograniczenia wirusowe jadalnia jest nieczynna, więc musimy się rozłożyć na parapecie okna. Za to mamy fantastyczny widok na sople i podwórze schroniska. Po mniej więcej półgodzinnym odpoczynku ruszamy dalej. Spod schroniska zjeżdżamy w dół na halę długą i wzdłuż tej hali maszerujemy na Kiczorę w bardzo silnym wietrze.
No i tak zbliżamy się do szczytu Kiczory. Niesamowita sceneria. Biały puch, niebieskie niebo, słońce. Coś pięknego. Wojtek dochodzi, robiąc jakieś zdjęcia. Ale popatrzcie na ten drogowskaz. Do połowy zasypany śniegiem. Tam musi być z metr śniegu, albo nawet więcej. Niesamowite warunki. Hej! Taki świeży śnieżek, świeży puch, nieruszony, aż kusi, żeby zjechać i trochę postalomować między smreczkami. No i Wojtek postanawia sobie z tego skorzystać. Miało być kawałek zjechania, żeby się zmarnować energii, ale taka polanka piękna. A teraz pod górę. No, niestety. Przyjemności kosztują. No i widzicie, jak pięknie było. Niesamowite warunki. Pozjeżdżaliśmy w tym świeżym puchu. Znaczy, głównie Wojtek zjeżdżał. No i po chwili odpoczynku trzeba było jechać w dół. Niestety z dalszej części nie mam relacji filmowej. Film kręcę telefonem. Nie da się w takich warunkach trzymać w jednej ręce telefonu, myśleć o tym, jak mijać smreki po drodze i jeszcze jak się na martwach utrzymać. Także niestety filmu nie ma. Ale zapraszam i zachęcam, spróbujcie sami. Niesamowita trasa i fantastyczny zjazd. Zjazd wiedzie letnim szlakiem z Kiczory w stronę Lubania. Łagodnie opada przez szereg rozległych polan, Alemuńską, Kioski Łopuszańskie i Zielenice, cały czas dając piękne i rozległe widoki w stronę Lubania, Gorce, Doliny Ochotnicy. Nie sprawia problemów ze zjazdem nawet na biegówkach czy nartach backcountrowych. Na końcu polan Zielenica w prawo pod kątem prostym odchodzi czarny szlak do Łopuszny. W tym miejscu trzeba uważać, aby go nie przegapić. W dużych opadach śniegu może być zupełnie niewidoczny, ale dzisiaj już ktoś tędy przeszedł, więc jest dobrze widoczny. Od tego miejsca około 300 metrów nieco stromszego zjazdu szeroką przecinką przez las i wypadamy na dużą polanę. To Jankówki. Jest tu stara bacówka odnowiona przez Park Narodowy, przy której można się zatrzymać.
czarny szlak prowadzi dalej na południe w stronę Wyszni i Stawku Pocułowskiego. Ale my jedziemy inną drogą, wzdłuż ścieżki dydaktycznej Gorczeńskiego Parku Narodowego, czyli na zachód. Przy placówce jest drogowskaz pokazujący kierunek do Gajówki Mikołaja i tam właśnie jedziemy. Ciągiem dużych polan zjeżdżamy w stronę Łopuszny. Na turach zjazd jest bardzo przyjemny, ale na biegówkach czy backcountry trzeba by zjeżdżać z zakosami, bo miejscami jest nieco zbyt stromo jak na takie narty. Końcowy odcinek, jakieś 200 metrów, to stromy i wąski holwek, czyli leśna droga zrobiona kiedyś do ściągania drewna czy dojazdu końmi do placówek na polanach. Tutaj jest ciężko, tylko krótkie i zwrotne narty są wskazane, no i przy tym dużo umiejętności. Ale jeśli ktoś nie czuje się na siłach, to może odpiąć narty i zejść ten kawałek. To naprawdę niedużo. Ten stromy odcinek doprowadza nas do potoku. Tam trafiamy na przyzwoitą drogę, lekko opadającą w dół i już spokojnie dojeżdżamy do samochodu.